witam ponownie. Jesteśmy na stanowisku Intela. Pokażę wam bardzo fajne rzeczy. Komputer sterowany przez mapę i kamerę 3D. Z tego co dowiedziałem się od organizatorów tego stoiska, mata jest kierowana głównie przez tą kamerę, sama nie ma żadnych czynników, a kamera też potrafi skanować przedmioty, które są tutaj postawione. Składają się na nią trzy... Składają się na nią trzy oczka. No i aktualnie jest tutaj odpalona aplikacja DJ-ska. To możemy obsługiwać za pomocą dotyku. Jak się rozkmini, jak to działa. I można się bawić i mieszać. Okej, chyba niestety przypadkiem zabiłem muzykę. No, tak mniej więcej się to obsługuje. Nie ma tu co prawda żadnej instrukcji dla tego stołu. To chyba by było tyle ze stanowiska Intela. A! No tak, zapomniałem wspomnieć o ekranie dotykowym. Geniusz prowadzący. Tu mamy stół. No tu na ekranie. Nie wiem, czy coś tutaj można... Nie, tutaj nie. Ale ogólnie cała idea tego urządzenia jest taka, żeby móc tym komputerem all-in-one wygodnie sterować tylko przy użyciu rąk, bez żadnych dodatkowych peryferiów. Mając tylko to, co wyświetla projektor na aktywnej macie, mając tą kamerę, no i ekran dotykowy. Zabawa wciąga i to bardzo. To chyba było tyle z tego stoiska. Widzimy się w następnych materiałach.